jednej scenie trzeciego sezonu widzimy, jak Bungie robi przekąski dla Bingo i Blue. W jednej ze scen widzimy, jak Bingo czyta książkę. I teraz zwróćcie uwagę na to, jaka to jest książka. Jest to książka o wróżkach, a na okładce tej książki znajduje się wróżka, którą możecie kojarzyć z pierwszego sezonu. Okej, a teraz słuchaj. Zapraszam Cię na odcinek, gdzie reaguję na moje stare filmy. W komentarzu pod tym odcinkiem napisz, że jesteś z filmiku o Blue, a ja wtedy przypnę Ci serduszko. Ej, nie wierzę w to. Czy ja serio? Ej, czy ja serio? Czy ja serio koszulkę podniosłem i A teraz lecimy dalej. Cześć, ja jestem Tomasz i dzisiaj pokażę Wam kilka ciekawostek i sekretów z serialu Blue. Jednak na wstępie chciałbym poprosić Was o zostawienie łapeczki w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisz Tomasz, a ja przypnę Ci serduszko. Dodatkowo, jeśli jesteś nowy, to pamiętaj o zostawieniu suba z dzwoneczkiem, aby mieć wszystkie powiadomienia o moich filmach. A teraz bez przedłużania zaczynajmy. W jednym z odcinków Blue widzimy, jak Bingo przebrała się za Lamparta. Okej, a teraz spójrzcie na to, co na swojej torebce ma Chili. Tak, to jest to samo zwierzę. Zwróćcie teraz uwagę na to, co ma na swojej czapce jeden z kolegów Bingo i Blue. Ma on żółtą czapkę, na której znajduje się ikonka w kształcie Austrii. A jak wszyscy wiemy, Blue jest austriackim serialem animowanym. I ogólnie w Blue mamy wiele nawiązań do Austrii, tak jak flaga w tej scenie. Na pewno kojarzycie małego długiego psa, który pojawia się w różnych scenach z serialu Blue. W jednym z odcinków Bluey jest on przedstawiony w innej formie, ponieważ jest on narysowany na kartce, a dokładnie jest narysowany na trzech kartkach, ustawionych obok siebie. Jednak to nie koniec, ponieważ w innym odcinku, kiedy gotują, widzimy fasolki. Ale w fasolkach nie są tylko fasolki, ponieważ widzimy tam psa, długiego psa, tylko w kolorze zielonym. Fioletowym. Oczywiście chodziło mi o kolor zielony. Jest to naprawdę ciekawy sekret. Ale słuchajcie, to nie wszystko. W tym samym odcinku jest on jeszcze w jednej scenie. Na lodówce w postaci magnezu. Okej, a mam pytanie. Czy oglądaliście kiedykolwiek serial Adventure Time, czyli Pora na Przygodę? Jeśli tak, to w tym momencie spójrzcie na ekran i powiedzcie, o co może chodzić? Jaki tu jest sekret? Zgadliście? Tak, chodzi tu o pingwinka Gucia. Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się zgadnąć, o co może chodzić. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i zostawicie tę łapeczkę w górę. Ja się z Wami żegnam więc, bum zjazd! Nie wiem co powiedzieć i znowu kłamałam. Miałam tylko Ciebie, prosiłam, błagałam. Da da da. Monika Kociołek, oj tak.